Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego, mimo wszystkich nowoczesnych technologii i ciągłego pośpiechu, czujemy się lepiej, kiedy spędzamy czas na łonie natury? Dlaczego, stając w obliczu ogromu lasu, bezkresu oceanu, czy spokoju górskiego szczytu, odnajdujemy coś, czego na co dzień nam brakuje? Ta tęsknota za przyrodą nie jest przypadkowa. To głęboko zakorzeniona część naszej istoty, która przypomina, skąd naprawdę pochodzimy. Stoicy, głoszący życie w zgodzie z naturą i rozumem, przypominali, że każdy z nas jest częścią większej całości, czyli kosmosu, który jest zorganizowany, logiczny i piękny. W dzisiejszych czasach, pełnych technologicznego postępu i ciągłej zmienności, ta stoicka zasada życia, zgodnego z naturą, nabiera nowego, głębszego znaczenia. Dlaczego więc, przynajmniej od czasu do czasu, powinniśmy zatrzymać się i skierować nasze myśli ku przyrodzie? Pozwól mi przedstawić Ci 9 powodów, dla których warto nawiązać głębszą więź z otaczającym nas światem, kierując się przy tym mądrością stoików. Znajdź swój spokój, naucz się akceptacji, poczuj jedność z wszechświatem i pozwól, aby natura stała się Twoim przewodnikiem w dążeniu do życia pełnego harmonii i spokoju. Numer 1. Znajdź swój spokój. W ciągłym biegu, w wirze codziennych zadań i nieustającego hałasu, łatwo jest zapomnieć, co to znaczy być naprawdę spokojnym. Stoicy nauczyli nas, że spokój nie pochodzi z zewnętrznych okoliczności, ale z naszego wewnętrznego stosunku do świata. A natura? Natura jest tego doskonałym nauczycielem. Kiedy oddychasz powietrzem wypełnionym zapachem lasu, kiedy słuchasz szumu rzeki czy obserwujesz powolne tańce chmur na niebie, jesteś zapraszany do świata, w którym panuje cisza i harmonia. Stoicyzm zachęca do wyciszenia umysłu, do zatrzymania się i bycia w pełni obecnym w danym momencie. A natura oferuje idealne warunki do takiej praktyki. Znalezienie spokoju w naturze to nie ucieczka od rzeczywistości, to zanurzenie się w najgłębsze warstwy naszego istnienia, przypomnienie sobie, że jesteśmy częścią czegoś większego. To doświadczenie pomaga przywrócić równowagę psychiczną i emocjonalną, uczy pokory i szacunku dla świata, który nas otacza. Więc kiedy następnym razem poczujesz ciężar codziennego stresu, zamiast sięgać po kolejną kawę czy zatapiać się w ekranie smartfona, wyjdź na zewnątrz. Oddychaj głęboko, obserwuj, słuchaj i pozwól, by natura przypomniała ci, co to znaczy znaleźć prawdziwy spokój. Numer 2. Naucz się akceptacji. Życie nie zawsze układa się według naszych planów. Często spotykamy na swojej drodze przeszkody, które wydają się nie do pokonania. Zmiany, które burzą nasz spokój, czy wydarzenia, na które nie mamy wpływu. Stoicyzm uczy nas, że sekret mądrości leży w rozróżnieniu tego, co zależy od nas i tego, czego nie możemy kontrolować. A przyroda jest mistrzynią w pokazywaniu nam siły akceptacji. Obserwuj drzewa, jak giętko uginają się pod naporem wiatru, lecz nie łamią się. Zauważ, jak rzeka płynie wokół kamieni i przeszkód, nie walcząc z nimi, lecz znajdując własną drogę. Przyroda nie marnuje energii na opór wobec nieuniknionego. Zamiast tego adaptuje się, ewoluuje i kontynuuje swoje istnienie z godnością i spokojem. Naucz się od natury tej akceptacji. Gdy stoisz przed wyzwaniem, przypomnij sobie o rzece, która omija przeszkody. Gdy czujesz się sfrustrowany czy zły z powodu rzeczy, których nie możesz zmienić, pomyśl o drzewach giętkich, lecz niełamliwych. Pozwól sobie na uczucie akceptacji i zobacz, jak to zmienia twoje postrzeganie problemów. Akceptacja nie oznacza rezygnacji czy bierności. To raczej wybór mądrej odpowiedzi zamiast daremnej walki. To zrozumienie, że pewne aspekty życia leżą poza naszą kontrolą, a nasza siła tkwi w sposobie, w jaki na nie reagujemy. Przyroda uczy nas, jak być silnymi w akceptacji i elastycznymi w działaniu, co jest cenną lekcją na każdym kroku naszego życia. Numer 3. Poczuj jedność. W dzisiejszym świecie, gdzie tak łatwo poczuć się odizolowanym i odłączonym, natura przypomina nam o głębokiej, nieodłącznej jedności wszystkiego, co żyje. Stoicyzm podkreśla, że wszyscy jesteśmy częścią większej całości, współtwórcami i uczestnikami tego samego uniwersum.
Rozumienie tej jedności jest kluczowe dla wewnętrznej harmonii i spokoju. Kiedy patrzysz na rozgwieżdżone niebo, pamiętaj, że te same prawa rządzą gwiazdami i tobą. Kiedy dotykasz ziemi, czuj jej stałość i trwałość, przypominając sobie o własnych korzeniach i związku z planetą. W przyrodzie nic nie istnieje samodzielnie. Wszystko jest powiązane, wzajemnie na siebie oddziałujące, współzależne. Poczucie jedności z naturą może być silnym antidotum na uczucie osamotnienia i alienacji. Uświadamia nam, że każdy nasz czyn, każda myśl wpływa na otaczający nas świat, a przez to na cały wszechświat. To przypomnienie, że nasze życie ma znaczenie, że jesteśmy częścią czegoś większego, coś, co nadaje sens naszym działaniom i doświadczeniom. Więc kiedy następnym razem poczujesz się osamotniony lub oddzielony od świata, zwróć się ku naturze, pozwól jej przemówić do ciebie językiem jedności i połączenia. Poczuj, jak twoje serce rezonuje z rytmami ziemi, jak twoja dusza nawiązuje dialog z każdym listkiem, kroplą rosy, promieniem słońca. Pozwól sobie na chwilę jedności z naturą i przypomnij sobie o niezłomnej więzi, która łączy cię z całym kosmosem. Numer 4. Zainspiruj się. Natura jest niekończącym się źródłem inspiracji. Jej niezmierzona różnorodność form, kolorów, dźwięków i życia oferuje nieskończone możliwości do czerpania kreatywnych pomysłów i rozwiązań. Stoicyzm uczy, że przyroda działa według własnych zasad i logiki, co w naszej ludzkiej skali może się objawiać jako bezkresna inwencja i pomysłowość. Kiedy czujesz brak kreatywności lub szukasz nowego sposobu na rozwiązanie problemu, zwróć się ku naturze, obserwuj, jak roślina dąży do światła, pokonując przeszkody na swojej drodze, lub jak woda kształtuje krajobraz, nieustannie zmieniając się, a jednocześnie pozostając wierna swojej esencji. Każde z tych zjawisk może stać się metaforą, od której możesz zacząć, tworząc własne, unikalne podejście do życia i pracy. Natura uczy nas, że nie ma jednej słusznej drogi do celu, że każdy problem można rozpatrywać z wielu perspektyw. Inspiracja płynąca z przyrody może być odświeżająca i ożywcza, może pobudzać do myślenia poza utartymi schematami i zachęcać do eksperymentowania. Jest to lekcja od stoików o tym, jak czerpać z natury to, co najlepsze i przekuwać to w coś własnego. Więc kiedy następnym razem poczujesz, że utknąłeś na bezdrożach swojej kreatywności, pozwól sobie na chwilę obcowania z naturą. Niech stanie się ona twoją muzą, która szepcze rozwiązania i otwiera przed tobą nowe, niezbadane ścieżki myśli. Zainspiruj się naturą, aby odkryć w sobie źródło nieskończonej inwencji i twórczej mocy. Numer 5. Odnajdź prostotę. W świecie, gdzie codziennie jesteśmy zasypywani mnóstwem informacji, wyborów i możliwości, stoicyzm przypomina nam o wartości prostoty. Przyroda, z jej niezakłóconym rygorem i bezpretensjonalnością, stanowi doskonały przykład, jak życie może być pełne, a jednocześnie proste. Prostota w przyrodzie nie oznacza braku złożoności. Wręcz przeciwnie, ukazuje ona, jak nieskończenie złożone systemy mogą funkcjonować w harmonii. Opierając się na podstawowych, niezmiennych zasadach, stoicy uznawali, że życie zgodne z prostymi, naturalnymi prawami jest kluczem do wewnętrznego spokoju i szczęścia. Zatem, kiedy następnym razem poczujesz się przytłoczony życiem, zatrzymaj się i zastanów, jak możesz je uprościć. Zainspiruj się naturą, zredukuj chaos do podstawowych elementów, skoncentruj się na tym, co naprawdę ważne i zobacz, jak twoje życie zaczyna odzwierciedlać klarowność i harmonię, której doświadczasz, będąc na łonie natury. Numer 6. Uczyń zdrowie priorytetem. W harmonijnym świecie natury każdy organizm dąży do zachowania równowagi i zdrowia, a stoicyzm uczy, że dbanie o własne ciało i umysł jest kluczowe dla osiągnięcia wewnętrznej harmonii. Przyroda oferuje nam nie tylko schronienie i pożywienie, ale także lekcje, jak żyć zdrowiej i świadomiej. Oddychając czystym powietrzem w lesie, korzystając z naturalnych pokładów energii słońca, czy czerpiąc spokój z widoku spokojnego krajobrazu, łączysz się z naturalnymi procesami, które wspierają twoje zdrowie. Stoicy podkreślali znaczenie umiarkowania w życiu, co przekłada się również na dbałość o dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Spędzanie czasu na łonie natury
czy to poprzez spacery, medytacje czy ćwiczenia, może znacząco przyczynić się do poprawy Twojego zdrowia. Redukuje stres, poprawia nastrój, wzmacnia układ odpornościowy i pomaga w utrzymaniu zdrowego rytmu życia. Zatem, inspirowany stoikami, pozwól sobie na chwilę refleksji nad swoim zdrowiem w kontekście naturalnego środowiska. Uczyń z natury sojusznika w dążeniu do lepszego samopoczucia i harmonii ciała oraz ducha. Pamiętaj, że dbanie o siebie to nie tylko kwestia diety czy ćwiczeń, ale również umiejętność czerpania z tego, co naturalne i życiodajne, otaczające cię z każdej strony. Numer 7. Znajdź swój rytm. W zgiełku codzienności łatwo jest zgubić własny rytm, pędząc za wymaganiami i oczekiwaniami, które często narzucane są z zewnątrz. Stoicyzm uczy nas wartości życia zgodnego z własną naturą i rytmem, podkreślając, jak ważne jest znalezienie i podążanie za własną ścieżką. Natura, ze swoimi cyklami i sezonami, stanowi doskonały przykład rytmu, który jest stały, a jednocześnie elastycznie dostosowuje się do zmieniających się warunków. Zwróć uwagę na to, jak różne elementy świata naturalnego działają w synchronii, jak zmieniają się pory roku, fazy księżyca czy przypływy i odpływy. Każdy z tych zjawisk zachodzi według własnego, niezakłóconego rytmu, który jest harmonijny i optymalny dla całego ekosystemu. Podobnie, stoicyzm zachęca nas do odkrycia i poszanowania własnego wewnętrznego rytmu. Zamiast poddawać się ciągłej presji i pośpiechowi, możemy nauczyć się czerpać z przykładu natury, znajdując równowagę i harmonię we własnym życiu. Pozwala to na bardziej świadome i spokojne podejście do codziennych wyzwań, zwiększając naszą efektywność i dobrostan. Zatem zachęcam cię, abyś zastanowił się nad swoim rytmem życia. Czy jest on zgodny z twoimi prawdziwymi potrzebami i naturą? Czy potrafisz znaleźć harmonię, podobnie jak czyni to świat naturalny? Znalezienie odpowiedzi na te pytania może być kluczowe dla twojego osobistego rozwoju i szczęścia. Numer 8. Wzmacniaj swoją ciekawość. Natura jest nieskończoną kopalnią zagadek, tajemnic i odkryć, która może inspirować do ciągłego zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Stoicyzm zachęca do kształtowania i poszerzania wiedzy, podkreślając, jak ważne jest zrozumienie świata, który nas otacza i naszego miejsca w nim. Spójrz na różnorodność życia wokół siebie, na skomplikowane procesy rządzące naturą, na niezwykłe strategie przetrwania adaptowane przez rośliny i zwierzęta. Każdy element przyrody może stać się dla ciebie inspiracją do nauki i rozwijania zrozumienia otaczającego cię świata. Stoicy uznawali ciekawość i dążenie do wiedzy za cnoty, prowadzące do głębszego, bardziej znaczącego życia. Przez obserwacje i refleksje nad naturą możesz nie tylko poszerzyć swoje horyzonty i zwiększyć zrozumienie świata, ale również odkryć nowe sposoby myślenia i podejścia do życiowych wyzwań. Więc kiedy następnym razem wybierzesz się na spacer lub po prostu będziesz cieszyć się chwilą na łonie natury, zastanów się, czego możesz się nauczyć. Podejmij wyzwanie, aby spojrzeć na znane ci zjawiska z nowej perspektywy i pozwól, by twoja ciekawość zaprowadziła cię do ciągłego rozwoju i samodoskonalenia. Numer 9. Znajdź inspirację do osobistego rozwoju. Natura z jej nieustannym cyklem wzrostu, przemian i odnowy może być potężnym źródłem inspiracji do osobistego rozwoju. Stoicyzm naucza nas, że tak jak przyroda nie stoi w miejscu, ale ewoluuje i dostosowuje się, tak i my powinniśmy dążyć do ciągłego samodoskonalenia. Zauważ, jak drzewo rośnie i rozszerza swoje gałęzie w poszukiwaniu światła, jak kwiat rozkwita, wykorzystując każdą szansę, by pokazać swoje piękno, jak strumień przemierza nowe tereny, tworząc swoją ścieżkę. Każdy z tych naturalnych procesów przypomina nam o sile wewnętrznego dążenia i możliwości przekraczania własnych granic. Stoicyzm zachęca do obserwacji tych naturalnych mechanizmów wzrostu i wykorzystania ich jako metafor dla naszej własnej ewolucji. Ucz się od natury cierpliwości, wytrwałości i zdolności do przystosowania się. Pozwól, aby jej nieskończona inwencja stała się twoim natchnieniem do osobistego rozwoju, do stawania się lepszą wersją siebie każdego dnia.
Niech ta stoicka lekcja przypomina ci, że rozwój jest procesem ciągłym, a inspiracja do niego może płynąć z najprostszych, naturalnych źródeł. Znajdź w naturze swojego mentora, czerp z niej siłę do wzrostu i zmiany, a odkryjesz, jak bogate i pełne może być twoje życie. W tej podróży, przez 9 powodów, dla których stoicy tak bardzo cenili naturę, odkryłeś, jak wielowymiarowe i głębokie może być to docenienie. Każdy z przedstawionych powodów jest zaproszeniem dla ciebie, aby spojrzeć na otaczający cię świat z nowej perspektywy, znaleźć w nim inspirację, naukę i pokój. Mam nadzieję, że te refleksje nie tylko rozszerzyły twoje rozumienie stoicyzmu i jego powiązań z naturą, ale również zainspirowały do głębszego zastanowienia się nad twoim własnym związkiem z przyrodą. Niech te stoickie przesłania staną się dla ciebie przewodnikiem w poszukiwaniu harmonii, spokoju i głębszego zrozumienia siebie oraz świata. Pamiętaj, że natura nie jest czymś zewnętrznym czy oddzielnym, jest częścią ciebie, tak jak ty jesteś częścią niej. Odkrywanie tych powiązań może być jedną z najbardziej transformujących podróży w twoim życiu. Zacznij ją dziś.